witam Was serdecznie. Ten filmik dedykuję całej męskiej widowni moich filmików, a w zasadzie też mała niespodzianka dla żeńskiej części widowni. Przedstawiam Wam dwóch przystojnych mężczyzn. Roberta oraz Michała. Georgia, przepraszam. Na moich przystojnych modelach wykonam propozycję makijażu, ślubnego makijażu pana młodego i w ten sposób otwieram ogólnie sezon makijaży ślubnych. Jeśli jesteście zainteresowane, jak szybko wykonać makijaż swojego przyszłego męża, zapraszam do oglądania. Makijaż wykonujemy na koledze, który dla potrzeby filmiku przyjął imię George. Kolega, jak widzicie, ma twarz i cerę dosyć ładną. Niedoskonałości w zasadzie nie ma za wiele. Pewnie to już wie, jak te przekwitania pryszcze nie wychodzą. W każdym razie Michałowi zaserwujemy krem wymieszany delikatnie z podkładem. Z męskich kremów mam taką małą próbkę kremu z Klareny, dlatego na nadgarstek wyciskam trochę tego kremu i biorę podkład, który będzie idealnie dla Michała tutaj współgrał. Michał obecnie jest trochę opalony, dlatego użyję podkładu Make Up Atelier Paris w kolorze 3NB. Również na dłoń lekko mieszam. Jedno z drugim, prawda, aby powstała jedna całość, jedna konsystencja. I tym produktem, który właśnie powstanie mi z wymieszania podkładu oraz kremu, nałożę Michałowi na twarz. Czyli jest to lżejsza wersja podkładu, zdecydowanie lżejsza. No a jednocześnie jest ochrona, prawda, bo jest krem. Gąbeczką nabieram podkład i delikatnie, a takimi energicznymi ruchami rozprowadzam podkład u Michała. U panów nakładanie podkładu myślę, że ograniczać w zasadzie może się do strefy T oraz, prawda, do policzków, ewentualnie lekko do powiek, natomiast na zaroście nie zawsze jest sens rozprowadzania tego podkładu. U Michała w zasadzie ten podkład nie byłby za bardzo widoczny. Poza tym ten zarost wygląda tak męsko, tak poza byśmy miały go przykrywać. Makijaż u panów ma przede wszystkim służyć delikatnej korekcie, aby pan młody na zdjęciach przy swojej pięknej małżonce nie wyglądał po prostu niestosownie. No i wiadomo, aby w przyszłości nie wstydził się tego swojego wyglądu, że był taki niezadbany. Teraz panowie coraz częściej właśnie wybierają się do kosmetyczek na różne zabiegi. To dlaczego mieliby nie skorzystać z usług wizażystki albo makijażystki, bądź aby nie pozwolili, aby przyszła żona ich delikatnie podmalowała. Wszystkie niedoskonałości. O, Michał tu ma taką bliznę, ale jej również nie będziemy zakrywać. Tak, Michale, przepraszam, George miało być. George będzie po wymalowaniu. Dobrze. Teraz rozprowadzamy jeszcze z drugiej strony. Ja Michała trochę obkręcę, tak, dokładnie. Nie zapominamy o uszach. Tutaj widzicie, że Michałowi uszy troszeczkę się zaczerwieniły. To zapewne też efekt od tych licznych świateł, które mamy u siebie. Dlatego uszy do zdjęć również delikatnie możemy opodkładować, że się tak wyrażę. W każdym razie, aby one kolorystycznie znacznie nie odstawały od reszty ciała. Po prostu nakładamy małą ilość produktu, ale staramy się, aby te kosmetyki były rozłożone symetrycznie, żeby nie doszło po prostu do sytuacji, gdzie na zdjęciach faktycznie będzie się coś nam tutaj odznaczać. W zasadzie tutaj już zbliżamy się do końca. Możesz otworzyć oczy, Michał. Zęby też malujemy? Nie, zębów nie malujemy, ale prosiłabym, abyś otworzył oczy. No, nie bój się. O. Dzień dobry. Widzicie, Michał ma bardzo długie ręce, z chęcią bym je pomalowała, no niestety też, bo tutaj nie byłby makijaż pana młodego. No, do góry spójrz, proszę, to... No nie bój się! Boli! Nic nie boli. Do góry spójrz, leciutko. Do mnie trochę. Tak. I delikatnie również... Och, model nieposłuszny, dobra. Nie będziemy nic więcej Michałowi robić. W każdym razie z podkładem kończymy. Teraz zaserwujemy tylko i wyłącznie jeszcze puder.
Michał ma problemy ze strefą T, czyli po pewnym czasie po prostu cera mu się błyszczy, twarz mu się błyszczy, dlatego zastosuję puder matujący. W moim przypadku jest to akurat puder fiksujący z Kreolana P4 serii Dermacolor i szerszym pędzlem w minimalnej ilości dosłownie nabieram ten puder. No, okej. I delikatnie omiatam twarz pudrem, aby po prostu makijaż był utrwalony. Makijaż, w zasadzie podkład wymieszany z kremem, czyli ta nasza maść. Aby to było wszystko trwałe. No i oczywiście nie spłynęło za 15 minut. Prawie już kończymy. Tak widzicie, pudru naprawdę bardzo mało. Ruch może być lekko dociskający. Możemy również to nałożyć puszkiem, aby po prostu ten puder ładnie nam się skomponował z twarzą. I ostatnią już czynnością jest tylko i wyłącznie przeczesanie brwi, które niestety, no mimo woli Michał ma bardzo duże, no nie bój się, Michał ma duże brwi, po prostu one od pudru troszeczkę nam zmieniły swój kolor, trochę nam osiwiały, dlatego zawsze tutaj konieczne jest jeszcze porządne wyczesanie brwi. I makijaż pana Budego jest już gotowy. Tak wygląda George. Dzień dobry. Kolejnym modelem jest Robert, na którym wykonamy makijaż pana Młodego. Robert ma dosyć sporo niedoskonałości, dlatego u niego zakryjemy je kamuflażem. Wcześniej jednak stonizowałam skórę. Teraz nałożę krem męski. Tutaj mocna ochrona z Klareny. Taką ma lekką formułę żelową. Dosyć słusznej ilości nakładam ten krem. Bo męska cera raczej nie znosi gadanki kosmetyków, dlatego krem musi być jako podstawa. Robert ma większy zarost od wcześniejszego modela. Podkładu nie będziemy też nakładać z tego względu, że cera jest dosyć jednolita. Gdyby nie te niedoskonałości, nie byłaby najgorsza. Michał natomiast jest w zasadzie dosyć intensywnie opalony i musiałam troszeczkę zniwelować zaczerwienienia, które były na całej twarzy. To, co charakteryzuje moich modeli, słuchajcie, to te takie piękne, krzeczaste brwi u jednego, jak i u drugiego. Dobra, krem jest nałożony. Teraz kolej na kamuflaże. Moje kamuflaże będą marki Kreolan. Jest takim specjalnym, syntetycznym pędzelkiem, który jest dołączony do tej paletki. Zakrywam wszystkie niedoskonałości punktowo, a następnie wklepuję je palcem, już palcem, aby delikatnie się też to delikatnie roztopiło i przez to też lepiej połączyło ze skórą. Przyklepujemy palcem. I tak robimy w przypadku tych wszystkich niedoskonałości, które tutaj licznie Robertowi wyskoczyły. Dobra. Najgorsze, słuchajcie, jest strefa na nosie oraz na czole. Między zarostem. W zasadzie nabrałam minimalną ilość tego produktu i cały czas tą odrobinką, którą miałam zaaplikowaną na pędzelku, przykrywam te niedoskonałości. Nie zapominam również o tych zaczerwienieniach, które są gdzieś przy włosach, ponieważ one na zdjęciach również mogą się odznaczać. Troszeczkę na czole. Ewentualnie możemy również w tym miejscu również nałożyć odrobinę podkładu kryjącego, czy też właśnie takiego kamuflażu w minimalnej ilości, aby wyrównać koloryt. Wszelkie niedoskonałości, również z drugiej strony, tak samo zakrywamy tym kamuflażem. Najpierw pędzelkiem, za chwilę jeszcze wszystko delikatnie do tych miejsc, które malujemy, przyłożę palce, aby też pod wpływem właśnie ciepła moich palcy te produkty lepiej stopiły się ze skórą.
Makijaż jest bardzo szybki, w zasadzie jest to tylko i wyłącznie korekta pana młodego, więc nie możemy tutaj nazywać to makijażem, ale do zdjęć naprawdę jest konieczna. Jeszcze odrobinę. I delikatnie rozcieramy. To, co u Roberta jeszcze zrobimy, to delikatnie zakryjemy śliwce pod oczami, ponieważ męski tryb życia, niezdrowe tutaj nałogi nie sprzyjają zdrowej kondycji i zdrowemu wyglądowi na cery. Dlatego dodamy jeszcze trochę tego jasnego kamuflaża z Chromana w minimalnych ilościach i intensywnie go rozetrzemy. Tak, tak, Robercie, będziesz miał wymodelowaną twarz. Okej, okay, na powiekę również. Zamknij oczy, zamknij powieki. Jak widzicie, nałożyłam minimalną ilość, teraz to wszystko rozcieram. Co? Patrz na dół. Również to samo robimy z drugą powieką. Czyli odrobinę tego kamuflaża, spójrz do góry. Nie zapominamy również o dolnej powiece, ponieważ ona przeważnie także ma inny kolor niż pozostała część powieki. Jak widzicie, ogólnie powieka ruchoma jest u Roberta dosyć mocno zasieniona, dlatego będę starała się ją jak najbardziej tutaj rozjaśnić i sprawić, aby ona optycznie chociaż wydawała się jednolita. To, co zrobimy w późniejszym etapie, to będzie przypudrowanie twarzy Roberta. Robert, podobnie jak wcześniejszy model, ma problem z błyszczeniem, czyli z tak zwaną strefą T. I Robertowi zaaplikuję puder z Kryolana Anti-Shine, czyli ten typowo puder matujący. I dla lepszego takiego wtopienia się tego pudru, aby też był mniej widoczny, zaaplikuję ten puder zwykłym po prostu puszkiem. I po prostu dociskam. Nadmiar tego pudru za chwileczkę jeszcze zmiotę pędzlem. Natomiast właśnie bardzo ważne, aby puder ogólnie był dobrze zaaplikowany, przede wszystkim w tej strefie, gdzie jest efekt błyszczenia, czyli w strefie T, czoło, prawda, nos, trochę na brodzie. Nawet jeśli pan nie życzy sobie podkładu na całej twarzy, to właśnie warto chociażby przypudrować go, bo jednak jest to bardzo niepożądane, gdy na zdjęciach tylko i wyłącznie jest połysk pana młodego. Dobra, w zasadzie zbliżamy się do końca. Jeszcze odrobinkę. Uważamy na zarost. I na ten miar zbieramy pędzlem. Makijaż pana młodego. Na Robercie skończamy. Makijaż na moich modelach został wykończony. Michałowi dodatkowo jeszcze odrobinę rozświetliłam spojrzenie waniszem, czyli tym selenowym kolorem. Robertowi natomiast jeszcze delikatnie przypudrowałam oraz zakryłam zaczerwienienie, które pojawiło się na uszach od tej gorącej atmosfery. Panowie, pokażcie się, jak przedstawia się makijaż. Myślę, że jest to ogólnie makijaż pana młodego jest idealnym rozwiązaniem dla naszych przyszłych mężów, którzy wyjątkowego dnia będą mieć wykonywane dosłownie miliony zdjęć i aby od nas, przy nas pięknych pannach młodych za bardzo nie odstawali, naprawdę warto im zaserwować taki szybki retusz. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że filmik z moimi modelami przystojnymi okaże się dla was ciekawy. Liczymy i czekamy na wasze komentarze oraz kciuki. Do zobaczenia!